Wojciech Cichoń zwrócił się do władz miasta w sprawie zwiększenia maksymalnej prędkości na obwodnicy Legnicy. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Jaworzyńską do ronda Bitwy Legnickiej. Obecnie dopuszczalna prędkość wynosi tam 50 km na godzinę. Czasami to tą prędkość przekraczamy, łamiemy. Obwodnica, jak sama nazwa wskazuje, gdzieś biegnie troszeczkę poza terenem zabudowanym, poza naszym miastem i lepszym rozwiązaniem, tak mnie się wydaje, nie tylko mnie, bo to nie jest tylko mój pomysł, to także wynika z rozmów z różnymi użytkownikami tej drogi, że podwyższenie z 50 do 70 km na godzinę nie spowoduje zwiększenia zagrożenia i niebezpieczeństwa na tym odcinku. Na propozycje pozytywnie zapatrują się władze miasta. Teraz opinie w tej sprawie muszą wydać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policja. Policjanci, którzy będą opiniować to pismo, zwrócą uwagę przede wszystkim na ukształtowanie infrastruktury drogowej. Tutaj wezmą pod uwagę przede wszystkim przejścia dla pieszych, które są na tej trasie i bezpieczeństwo tych pieszych, jak i również zdarzenia drogowe, które miały miejsce na tym odcinku drogi. Opinie policji w tej sprawie poznamy w najbliższych dniach. Następnie decyzja będzie należała do Wydziału Zarządzania Ruchem.